Czy do tego Państwo macie pytania? Po następne informacje Państwu przekażę. Powiedzmy nie tyle rewelacje, co sprawozdanie z kontaktów, bycia w pojeździe, bycia na innej planecie, żebyście się Państwo z tym już powoli oswoili. A więc jeśli wchodzimy w nowe prawa, w nową budowę energetyczną, to co dzisiaj nazywamy, jak to się nazywa? Seks, będzie inaczej się nazywał, ponieważ potrzeby cielesne będą inaczej, ale wszystko zostanie to, co było do tej pory. Ja nie chciałbym się tego pozbyć. Nie. Natomiast odczucie. Proszę zwrócić uwagę szczególnie u pań, które teraz już to odczuwają. Potrzeba jakby dotyka całości ciała. Już nie tylko pewnych punktów erotogennych, tylko całości ciała. Jakby punkty wrażliwe będą powstawać, powiedzmy, w okolicach łokci, bioder, plecy, wzdłuż i to w innych miejscach niż do tej pory. A więc kontakt kobieta-mężczyzna będzie praktycznie dotyku więcej miał znaczenia, aniżeli to, co do tej pory nazywaliśmy seksem. Z tym, że narodzin jako takich nie będzie. Tworzenie energetyczne. Przy tym musi być trzy osoby. Tu nie ma zapłodnienia. I ciało tworzy się na oczach na wysokości pępka dawcy, a więc kobieta, która jakby całością siebie daje nie tylko cząstkę energii, ale również i opiekę przez około 3 tygodni. I to na oczach tworzy się ciało od głowy aż do stóp i powoli opada. Nie będzie miał pępka, a więc ani stworzony, ani zrodzony. Dlatego myślcie, panie, myślcie. Dlatego zawsze nie starajcie się przyjąć jednej prawdy, czy jednej rzeczywistości. Starajcie się myśleć samodzielnie, a zobaczycie, że coś tutaj nie gra.